Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Jeszcze o tym ogólnie nic nie ma, nic nie słychać, ale będę chyba jako piąty albo dziesiąty, który o tym mówi. Przed rozpoczęciem gry w Cyberpunka 2077 Widmo Wolności z dodatkiem radzę przepuścić swój komputer przez Cinebench'a, żebyście zobaczyli, jakie uzyskuję wyniki wydajnościowe, bo mogę wam od razu was zapewnić, że procesor w Cyberpunku 2077 z dodatkiem Widmo Wolności jest wykorzystywany w 90% i jest obciążane pełne 8 rdzeni. Co może spowodować, jeżeli ktoś ma słabszy procesor, jego uszkodzeniem albo po prostu, wiecie, wyłączeniem się komputera z powodu przegrzania. Ja sobie na Linuxie, bo ja gram na Linuxie, mam procesor 10-rdzeniowy i 9 10 generacji 10900. Ja na Linuxie przepuściłem swój komputer przez benchmark. No i uzyskane wyniki są zadowalające, bo przewyższają oficjalne wyniki zaleceń minimalnych, a także maksymalnych Cyberpunka 2077, więc ja to mogę spać spokojnie, jak to się mówi, ale wam po prostu radzę przepuścić swoje komputery przez benchmarki, żebyście porównali wyniki, jakie wypluje wydajnościowo benchmark ze specyfikacją gry i oczywiście jaki rodzaj procesora, ile zegar, pamięć RAM, taktowania, dysk SSD, bo dysk SSD też ma dużo właśnie różnicę. No i powiem szczerze, że jak na Linuxie Ubuntu 20.04 odpalam Cyberpunka, to bo tak po 5 minutach to już piekarnik się robi, no. Bo jest obciążane pełne 8 rdzeni w 90%. Dobrze, że mam 10, to zawsze jakaś tam, wiecie, no tak jak ja to kiedyś przewidziałem, że gry będą wykorzystywać maksymalnie 8 rdzeni procesora. I co się sprawdziło? Gry wykorzystują 8 rdzeni. I jeszcze brakuje, żeby właśnie dobiło do 16 giga RAM-u, to wtedy już by moja wizja, jak to się mówi, przyszłości maksymalnie się sprawdziła, że gry będą wykorzystywać 8 rdzeni procesora i 16 GB RAM-u. Ale ja was ostrzegam, jeszcze raz to powiem, ostrzegam was, żebyście nie próbowali odpalać Cyberpunka na słabszych procesorach niż 8-rdzeniowe. Teraz ktoś powie, kurwa, co ty pierdolisz, ale ja odpalam i jakoś mi działa. Tak, ale możesz wielogodzinnym graniem spowodować uszkodzenie procesora wysokimi samymi temperaturami albo soketu. No niestety, powiem tak, że po to jest specyfikacja gry dana na pudełko i w internecie, żeby się z nią zapoznać, przepuścić swój komputer przez benchmark, żeby sprawdzić, czy specyfikacja twojego komputera pokrywa się minimalnych zaleceniach ze specyfikacją gry. Są ludzie, którzy powiedzą, no ale ja na procesorze 2-rdzeniowym, 4-rdzeniowym grałem w World of Tanks. Ale World of Tanks to gra, kurde, internetowa free to play, a nie kurwa. A nie kurde gra na komputerze. To znaczy, chodzi mi o to, że nie jest to gra w tym sensie, że kurde jest to gra przez internet. Tam na serwerach bardziej siedzicie, a nie gra, którą macie na dysku i odpalacie na własnym komputerze. O to mi chodzi. World of Tanks to tutaj macie tylko launcher, którym przez sieć internetową łączycie się z serwerami, na których się wszystko odgrywa. Tak naprawdę w World of Tanks liczy się grafika bardziej niż kurde procesor. A w Cyberpunku właśnie jest jedno i drugie się liczy i tu jest właśnie problem i pies pogrzebany. Więc dlatego mówię o tym, żebyście mieli
Żebyście mieli na oku to, że właśnie trzeba się przed rozpoczęciem gry zapoznać ze specyfikacją. Trzymajcie się na razie. A jeżeli z czymś się, jaką kwestią walnąłem, to bardzo przepraszam. Mam prawo się pomylić. Trzymajcie się i życzę Wam miłego napierdalania w Cyberpunka.